Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o idealnych warunkach dla domowej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Serdecznie zapraszamy. Odpowiadając na pytanie z tytułu, posłużymy się namacalnym i naocznym przykładem jednego z naszych klientów. Pokażemy Państwu naszą stację ładowania w jego gospodarstwie. Co ciekawe, nie jest to stacja ładowania przeznaczona, mimo że jest domowa, przeznaczona na własny użytek, a dla celów komercyjnych, dla gości jego obiektu. Swoją drogą jest to bardzo ciekawy pomysł na urozmaicenie niewielkim kosztem swojej oferty biznesowej. Jeśli chodzi o mocowanie naszej ładowarki w garażu, tego problemu nie ma. Ona nazywa się Wally, więc jest naścienna i część naszych klientów decyduje się na montaż garażowy. Tutaj mamy montaż na parkingu, więc w związku ze stopniem ochrony IP54, który jest stosunkowo niskim stopniem ochrony, wypadałoby, żeby ładowarka miała daszek. Ten daszek jest stylizowany w nawiązaniu do bryły budynku. Kolejna rzecz, no przydałaby się jednak ta trójfazowa instalacja, chociaż my informujemy i dajemy możliwość współpracy naszych ładowarek z jednofazową instalacją, bo ładowarki nasze mogą być dopasowane do każdej mocy przyłączeniowej, ale by generować te największe moce ładowania między 15 a 22 kW, no to trójfazówka jest konieczna. Kolejna sprawa, żeby te 22 kW uzyskać, no to zabezpieczenie nadprądowe w przypadku naszego klienta i takie też polecamy, żeby wynosiło 32 ampery. I ostatnia rzecz, chyba pewnie dla niektórych najważniejsza, no żeby nie płacić za to ładowanie horrendalnych pieniędzy, zwłaszcza w związku z rosnącymi cenami prądu, zwłaszcza w związku z tym, że niektórzy z Państwa mają elektryczne samochody, a nie mają fotowoltaiki na przykład, więc ładują je w nocy. Wypadałoby zmienić taryfę na G12 bądź G12W rozszerzonej o tańsze godziny weekendowe. No, ładowanie samochodów w nocy w taryfie G12, gdzie teraz to jest pewnie gdzieś między 40 a 50 groszy, no zdecydowanie obniża te koszty. Dzięki serdeczne, do następnego.